Prowadziłam sama, Łukasz jest jeszcze w Polsce, pojechał w sprawach rodzinnych, a ja prowadziłam sama samochód, godzinę drogi ponad, także jestem z siebie dumna. Jestem w okolicach Faro, ponieważ przyjechali nas nasi przyjaciele, Kasia i Piotrek, i idę się z nimi spotkać i idziemy gdzieś na wycieczkę, prawdopodobnie pojedziemy do Faro. No i będę wam pokazywać jakieś fajne miejsca i widoczki, bo dostali parę fajnych poleceń od swojego hosta, także super, lecę. Kupiłam pomarańczą. Zabieramy ze sobą i zaraz będziemy pić sok. Ale ładny domek. Cześć! Hello! Hello! O nie, ze złej strony. A nie. Siła! Telewizja podubrowa, nie? Dobrze. Co tam? Co tam nie dojedliście? Że mogę się zająć? Naprawdę? Jest, no. Zapłaciłem, to usiądę. Właśnie byliśmy w tym kościele, co jest ze mną. To jest kościół Iglesia de Carmo, czyli chyba karmelitanów, karmelitanek? Tak by to było? De Carmo. Słynie z tego, byliśmy tam dlatego, że ma kaplicę, która jest cała wykonana, pokryta czaszkami. No i ma nam przypominać o kruchości naszego życia. No chodź! Miau! Mi tylko nie głaskaj jej ani nie dotykaj, dobra? Bo ja nie będę w tych potem z tobą. Ojej! To jest jakiś dzik kot, obszony. Na pewno nie jest owszony, nie przesadzaj, Pedros. Jezus, Jezus, ale ci siedzi. O, jest wykastrowany, ma wycięte, ma ucięte ucho. To tak znaczy? Mhm. Nie, co kota? O, się chce głaskać, matko. Czy jesteśmy głodni? No tak. Idziemy na lody? No tak, przecież myślałam, że już ustaliliśmy, że jesteśmy głodni. To pytanie pomocnicze, czy wybieramy restaurację, czy po prostu wzrokowo restauracja sama nas przyciąga? Nie wiem. No... Czy jesteśmy szaleni i dajemy się ponieść naszym żołądkom, czy jesteśmy... Nie, tego nie można. ...planującym i znajdujemy i tam idziemy? Może chodźmy. Ja bym się dał ponieść. Po no, to chodźmy. Co tam masz? Co tam będziesz jeść? Skarby portugalskiej ziemi. To samo tak co ja. Tylko czekam. O, Piotrek się wyrwał. Wyrwał? No, wybrał kanapkę. O. Faro! Słońce Portugalii ogrzewa moje ciało, ogrzewa moją twarz, także oznaka jest, że Łukasz już wrócił. Łukasz wrócił do Portugalii, miałem bardzo przyjemny lot z Krakowa do Lizbony, z Lizbony jechałem autobusem do Faro. Tutaj ciekawostka, gdyby ktoś chciał tak zrobić, to 20 euro kosztuje bilet w jedną stronę dla jednej osoby, jedzie się 3,5 godziny, no i zabiera ci autobus z Lizbony do Faro.
więc całkiem spoko. Dobra, tyle ciekawostek. Teraz dołączam się do mojej ekipy Kasi, Piotrka i jeszcze jednej Kasi i będziemy zwiedzać Faro. Oni już są od kilku dni, więc mam nadzieję, że im pokażę coś ciekawego. Back to life, apologize. Too soon to say I'm fine. Too soon to say I'm fine. Oh, I don't know what to say, what to do, how to make you see. This is not thinking real life, it might just have been a bad dream. You can run, you can hide, but you can't put the blame on. O, to jest takie, my też kupujemy kotu. U nas jest za 40. Kupię jej. Może te. Te? No, 4 są? No to idealnie. Ten... Te są. Napojem sierracze. Brazylijski. Brazylijski. Z guaraną. Zamiast kawy albo piwa. No, no, niezłe. Słodkie. No, tak z 10 łyżek cukru co najmniej. Takich wielkich. Ja to robię za palmy. Uwielbiam ten samochód. Niezawodny. Tak, najlepiej na świecie. Jedyny raz jak się zepsuł, to akurat jak jechaliśmy do Suchej. Do mechanika. Prosto. Podjechaliśmy, wyłączyliśmy i koniec. Chyba tego wesela wracaliśmy. Kasia i Piotrek to są nasi bardzo bliscy przyjaciele. Mogę wam zdradzić, że to właśnie na ich ślub zmierzaliśmy na początku naszej podróży, w pierwszym etapie, dlatego wróciliśmy do Polski. No jak to zwykle bywa po kilku miesiącach rozłąki, kiedy się widzieliśmy i spotykamy, brakuje nam czasu, żeby się nagadać, także siedzimy i gadamy, opowiadamy, śmiejemy się i tak dalej, dlatego no, ten vlog jest dosyć krótki, nie ponagrywaliśmy zbyt wiele. Tak to bywa. A jak na zakończenie wam powiem, tylko zdradzę taką zagadkę, czym są te kreski tutaj nad moją kierownicą. Otóż za każdy przejechany 1000 km zostawiłem sobie kreseczkę, żeby wiedzieć dokładnie, ile tysięcy kilometrów przejechaliśmy, żeby być na bieżąco, bo ten licznik jest tak, że działa to 999 i później zeruje się i znowu jest 0,1 i tak dalej kilometrów. Więc żeby to po prostu nie umknęło nam, to co
co 1000 km zostawiam sobie kreseczkę. No i teraz mamy już 21 tysięcy km, więc czas najwyższy na zmianę oleju. I pojechałem ostatnio do takiego serwisu tutaj niedaleko kempingu, teraz całkiem niedaleko Lidla tak naprawdę, Adliego. I ktoś powiedział mi 250 euro za wymianę oleju. I wydaje mi się, że to jest troszeczkę za dużo i chce mnie zetrzeć ze mnie. Więc jeżeli ktoś z Was wie, ile mniej więcej kosztuje wymiana oleju w Elteku albo w takim samochodzie jak nasz, to napiszcie mi w komentarzu, bo wydaje mi się, że 250 euro to jest zdecydowanie za dużo. Dobra, to tyle. Kończymy, jedziemy i do zobaczenia w następnym odcinku.